W tym odcinku zrobimy sobie takie małe podsumowanie liczbowe. Ile jest nas, słuchaczy tego podcastu, ile w ogóle było pobrań każdego z odcinków. Pokażę Ci odcinki, które najchętniej były przez Was wybierane i też pokażę Ci, jakie będą dalsze losy całego projektu. Zapraszam do słuchania. Nazywam się Marcin Kądziułka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% Lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, By stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie drogi słuchaczu w kolejnym odcinku podcastu 3% lepszy. Ten zapowiedź już wypowiedziałem 99 razy, wypowiadam po raz setny. Tak naprawdę trochę więcej, bo czasami trzeba robić duble. Jak gdzieś tam się pomylę lub mi się język nieco zaplącze. Ale generalnie mamy setny odcinek podcastu 3% lepszy. I w związku z tym chcę zrobić takie podsumowanie, żeby pokazać Ci trochę podcast od kulis. Może jesteś ciekawy, ciekawa jak to wszystko wygląda. Polecę Ci też najlepsze odcinki, które najchętniej słuchaliście na przestrzeni tych, no już ponad dwóch lat i przedstawię Ci też plan, jakie będą dalsze losy tego podcastu. Więc zaczynamy. Po pierwsze, jak wygląda liczba pobrań podcastu? Na moment, w którym to nagrywam, a nagrywam to na chwilę przed publikacją, mamy 252 660 pobrań całego podcastu i nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie jest to wartość kosmiczna. Ponad ćwierć miliona pobrań podcastu. To oznacza, że każdy odcinek jest średnio słuchany przez 2552 osoby. I to jest do tej pory, na ten moment, bo, bo wiadomo, że każdego dnia dochodzą nowe osoby, nowi słuchacze, słuchają nowych odcinków, czasami jednego, czasami kilku. Różnie to oczywiście wygląda. Ale podcast żyje. Ja to widzę każdego dnia, że te statystyki się zwiększają. Nie tylko odnośnie nowo wypuszczonego odcinka, ale oczywiście też tych starych. No bo ludzie szukają różnych tematów w Google, w YouTube i tak dalej, w różnych wyszukiwarkach i trafiają na to, co ja poruszałem w danym odcinku, czy Wspólnie z moimi gośćmi, o czym rozmawialiśmy, więc tych nowych osób cały czas przybywa i to mnie cieszy, że rośnie. Widać, że jest sens tego, co robię. Widać to też po odzewie z Waszej strony, ale o tym później. Ciężko jest mi powiedzieć, ilu jest nas stałych słuchaczy. Mówię nas, bo ja też słucham tego podcastu. Tak, jak już nagram, to wiem o czym mówiłem, ale potem też odsłuchuję, żeby zobaczyć, jak to wyszło, czy, czy tutaj wszystko jest ok, czy nie ma jakiś wpadek. Więc. Ciężko jest powiedzieć, ile jest nas wszystkich słuchaczy, no bo nie ma takich danych. Platforma, która używa Spreaker, nie udostępnia takich danych. Zresztą nie wiem, czy to jest w ogóle realne do zmierzenia, tak bardzo stricte konkretnie, bo jeden, jedna osoba może korzystać z wielu platform. Czasami sobie można odsłuchać podcast bez, bezpośrednio na stronie, można odsłuchać podcast bezpośrednio z Google'a można odsłuchać z aplikacji i tak dalej, i tak dalej, więc nawet z różnych platform, więc to jest no nie do zmierzenia tak jeden do jednego no i też nie wiadomo, czy, czy ktoś może wpadł, posłuchać tylko jednego odcinka i nawet mu się nie spodobało, albo mu się spodobało, ale nie ma czasu słuchać innych albo zerknął, zobaczył Posłuchał jeszcze kilku innych i potem zniknął, a za chwilę wraca do, do słuchania. Więc to jest nie do zmierzenia, kto jest takim stałym, wiernym słuchaczem, a kto wpada tylko na chwilę i ile takich osób jest. Oczywiście, ciekawi mnie to mocno, w jakiej jesteśmy grupie i ile osób co tydzień otwiera. Telefon czy, czy komputer i jest ze mną przez te 15-20 minut. I tak stawiam, że jest to około 800 takich stałych słuchaczy. Skąd ta liczba? Bo tyle pobrań osiąga każdy nowy odcinek już kilka dni po publikacji. No to są takie moje szacunki, żeby się na czymś oprzeć. Nie jestem taki ambitny, czy taki bezczelny, żeby powiedzieć, że mamy ponad 2000 słuchaczy stałych, bo pewnie nie. Szacuję, że, że to są te, te statystyki, no bo jak wychodzi właśnie 2500, ponad 2500 odsłuchań na odcinek, no to... Nie jest możliwe, żeby tyle było stałych słuchaczy, bo część osób na pewno sobie posłucha tylko takiego jednego odcinka. W każdym razie, czy jesteś moim stałym słuchaczem, czy robisz to tylko okazyjnie, czy może słuchasz tylko tego odcinka z podsumowaniem, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że uczysz się tutaj bardzo wartościowych treści, że ten podcast wnosi wartość do Twojego życia. Mam nadzieję, że tak. Jeśli tak, jest to super. Jeśli nie, to mi napisz. Jestem otwarty na, na różnego rodzaju uwagi, bo każdy z nas się coraz bardziej rozwija, każdy z nas staje się coraz lepszy w tym, co robi, i ja też chciałbym Ci dostarczać treści, które Cię interesują, treści coraz lepszej jakości. A wracając do odcinków, to najczęściej oczywiście są słuchane pierwsze trzy odcinki. Są najdłużej i też jest spora grupa osób, która jak zaczyna słuchać danego podcastu, to zaczyna od początku. No, żeby jakoś dobrze się zaznajomić, o czym jest ten podcast, potem naturalnie posłuchają jednego odcinka, to drugiego, trzeciego i tak dalej. Więc te pierwsze trzy, pierwsze cztery, pierwsze pięć odcinków ma najwięcej odsłuchań, ale potem już ta ilość odsłuchań jest na takim dość podobnym poziomie z pewnymi wyróżnikami. Bo niektóre odcinki wyraźnie się wybijają ponad taką przeciętność. I zaraz Ci podam najlepszą dziesiątkę odcinków z całej historii podcastu. Każdy z tych, o których zaraz powiem, ma ponad. Kilka tysięcy odsłuchań. Więc to jest coś, co inni słuchacze docenili, co posłuchali, więc temat jest nośny. Może to będzie też inspiracja dla Ciebie, żeby właśnie tych odcinków sobie posłuchać, jeśli jeszcze ich nie słuchałeś, albo może wrócić, posłuchać jeszcze raz, bo no, z jakiegoś powodu są one popularne. Lecę po kolei. Dużo odsłuchań ma odcinek 11, czyli najlepsze metody na poznanie siebie. Odcinek 14, nawyki i jak je skutecznie budować odcinek 22, co jest naprawdę ważne w Twoim życiu i spokojnie, linki do tych odcinków wrzucę też w opis podcastu, żeby było łatwo kliknąć, także jeżeli słuchasz teraz tego na, na telefonie, na jakiejś platformie, to możesz sobie zerknąć na opis i tam są linki do poszczególnych odcinków. Kolejny odcinek, 27, to jest wywiad z Bartkiem Popielem o tym, jak ważne jest planowanie i skupienie przy prowadzeniu kampanii marketingowych. To jest dwuczęściowy wywiad, a daje ten 27 odcinek jako pierwszą część wywiadu, 35 odcinek: Gotowy system nauki języka obcego. To mnie cieszy, że ma taką dużą popularność, bo no to jest system naprawdę skuteczny, tani i możliwy do wdrożenia dla, dla każdego. Polecam. Odcinek 44: Jak wyeliminować hamulce z twojej podświadomości. Odcinek zaraz następny: 45: Jak stać się bardziej pozytywnym i zmienić swoją osobowość. Też bardzo dużo odsłuchań. 49. Pewność siebie jako fundament rozwoju. 59. Jedna rzecz, jedna rzecz, która może zniszczyć twoje nawyki. 75. Co robić, gdy nie wiesz, co robić? To, to mi się bardzo podoba. To jest taki spontaniczny odcinek, a widać, że jak, jak to mówiąc, kolokwialnie siadł. Ludzie naprawdę chcą tego słuchać. Czyli, no co, jest dużo osób, które nie wiedzą, co robić. Odcinek 82. Jak nie być przeciętniakiem? I teraz ciekawostka. Miało być 10 z 11. Założę się, że większość z nas nie spostrzegłaby nigdy tego, że jest o, o jeden więcej. Ale ciężko mi było odrzucić, żeby znaleźć taką konkretną dziesiątkę. A z drugiej strony, warto dobre rzeczy polecać w nadmiarze niż w niedomiarze. więc masz tutaj 11 odcinków. Cyferkowo ci powiem. Jakbyś chciał sobie szybko notować, żeby potem do nich wrócić. 11. 14, 22, 27, 35, 44, 45, 49, 59, 75, 82. Brzmi jak głosowanie lotto, a to jest lepsze niż lotto, bo można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Co jeszcze? Bardzo Wam dziękuję za, za wszystkie maile, które przesłaliście z opinią na temat podcastu i z wyborem, które. Dziedziny podcastu Was interesują. Bardzo mi było miło je czytać, jeszcze raz dziękuję. I w wyniku tych Waszych odpowiedzi powstał taki swoisty ranking rodzaju odcinków. Bo przypomnę, że można było głosować na cztery różne rodzaje odcinków. Ogólne przemyślenia, że ja sobie coś gadam, bo mam jakąś myśl w głowie i ogólne przemyślenia na ten temat. Drugi rodzaj, konkretne strategie i techniki. Że jest jakaś strategia do wdrożenia, albo jakieś techniki, które pomagają działać w jakichś dziedzinach życia. Trzeci rodzaj to narzędzia, głównie internetowe, ale też może różnego rodzaju aplikacje. W tym się specjalizuję, tak? w IT i w aplikacjach internetowych, więc tu, jak coś znajdę ciekawego, to czasem też opowiadam. I czwarty typ, czwarty rodzaj odcinka to wywiady. I po podsumowaniu wszystkich Waszych głosów. Okazuje się, że najbardziej chcielibyście słuchać o konkretnych strategiach i technikach. To zdecydowanie się wybija. Takich oczywiście, które ja sprawdziłem, które dla mnie działają, których używam i które wiem, że są godne polecenia, bo to nie jest teoria, tylko moja praktyka. Druga kategoria, która też się wyróżnia, to różnego rodzaju narzędzia, które usprawniają naszą pracę. To też zdobyło dużo głosów. I na trzecim miejscu już zdecydowany niższy poziom, ale też całkiem sporo egzekwo praktycznie ogólne przemyślenia i wywiady. Także to mi daje taką świadomość co was interesuje, co jest dla was wartościowe i skoro taka jest wasza wola, to tego rodzaju odcinki będę nagrywał w przyszłości. Będę nagrywał, ale już w nowym sezonie, bo tak jak w zeszłym roku, tak i teraz robię sobie taką wakacyjną przerwę. Wracam z nowymi siłami we wrześniu, a Ciebie, drogi słuchaczu, zapraszam w międzyczasie na nasz nowy podcast z najlepszymi naszymi rewelacyjnymi audiobookami najlepszych autorów z rozwoju osobistego. Żeby Ci się nie nudziło, jak tu 3% będzie w przerwie, to możesz sobie wyszukać podcastu raz dwa, trzy sukces raz dwa, trzy pisane cyferkami. Możesz wejść albo na stronę raz 2, 3 sukces.pl Albo wyszukać ten podcast na swojej ulubionej platformie do podcastów. Więc jeśli lubisz się rozwijać, to ten nowy podcast będzie dla Ciebie idealny. Raz, dwa, trzy sukces. Wyszukaj w wyszukiwarce podcastów. Zasubskrybuj i ciesz się. Co tydzień wrzucamy nowy odcinek. Będzie tych odcinków naprawdę sporo, bo też mamy bardzo dużo niezwykle wartościowych audiobooków. I z tego miejsca. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia we wrześniu w kolejnym odcinku podcastu 3% Lepszy. Marcin Kądziałka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi, chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę Ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3lepszy.pl 3 pisane cyferką. 3lepszy.pl Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kondziołka.